Mimo że za oknem temperatura spadła grubo poniżej minus 10 stopni, piłkarska zima w Ursusie jest naprawdę gorąca. To między innymi za sprawą dzisiejszego wydarzenia, finału Pucharu Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Jest ze mną pan Krzysztof Izwantowski, sędzia dzisiejszych zawodów, ale również pracownik Urzędu Dzielnicy i jeden z organizatorów Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Panie Krzysztofie, prosiłbym o kilka informacji o samej lidze, przybliżenie naszym widzom genezy powstania ligi, jej krótkiej historii oraz krótkiego komentarza do tego, co tutaj dzisiaj się wydarzyło. No, generalnie liga, Ursusowska Liga Piłki Nożnej, amatorska, już trwa od bardzo dawna, od kilku lat. Systematycznie drużyn wzrasta w udziale. Zaczynaliśmy od jednej ligi, od ligi pierwszej, teraz aktualnie mamy ligi 4. Trzeba zaznaczyć, że ta liga jest darmowa dla wszystkich uczestników tych rozgrywek. No, dzięki wiadomo urzędowi dzielnicy Ursus, przede wszystkim zarządowi. No, możemy rozpowszechniać i uatrakcyjniać i zapewniać jakąś rozrywkę osobom, które się uczą, które pracują, żeby ten czynnie czas spędzali wolny, który mają od pracy. Rozgrywki ligowe trwają na jesieni i na wiosnę. Rozumiem, że w przerwie zimowej organizowany jest puchar. Które drużyny występują w tym pucharze? Czy to są drużyny, które tylko grają w lidze, czy można również zgłosić drużynę z zewnątrz? Tak, drużyny na wiosnę, w okresie wiosennym i w okresie jesennym rozgrywają swoją ligę. Natomiast dzisiaj, w okresie zimowym, dzisiaj mieliśmy Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. I jest ten puchar przede wszystkim dla drużyn, które grają w lidze, ale też nie zamykamy się na żadną z drużyn. Jesteśmy otwarci i też nowe drużyny, które się zgłoszą, tak samo mogą brać udział w Pucharze Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Dzisiaj rozgrywaliśmy już mecze finałowe tego pucharu. Wcześniej, dwa tygodnie temu, przeprowadziliśmy eliminację, tydzień temu eliminację do tych finałów, natomiast dzisiaj widzieliśmy, że zakończyliśmy finałami te zawody. Zakończył się Puchar Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. W finale drużyna Sparta pokonała Black and White 4-3. Jest z nami Dominik, kapitan drużyny Black and White. Proszę o krótki komentarz do tego spotkania. Wygrała drużyna, która była zdecydowanie lepsza. Widać u nich świeżość, młodość, szybkość. My dzisiaj przyszliśmy w okrojonym składzie. Dla nas to jest taki duży sukces. To drugie miejsce ze względu na braki kadrowe. Daliśmy z siebie wszystko. No właśnie, ale ten początek meczu nie zapowiadał, że w sumie to spotkanie będzie tak naprawdę w pewnej fazie wyrównane, bo szybko straciliście dwie bramki i później myślę dobre ustawienie taktyczne, cofnięcie się do obrony, kontrowaliście i z tego padły kolejne dwa gole i zrobiło się emocjonujące widowisko. Tak, początkowo przeciwnik wykorzystał dwa razy nasze złe przesunięcie w obronie, bo tak zakładaliśmy od początku, że zagramy od tyłu strefą i będziemy czyhali na okazję, kiedy bramkarz opuści bramkę, żeby go z dystansu zaskoczyć. Dwa razy później to się udało, niestety za mało. Czyli zabrakło troszeczkę zdrowia? Też. Widziałem, że w drużynie przeciwników kilku zawodników, którzy no, musieli mieć coś wspólnego z piłką, kilka też znajomych twarzy. A jak u was? Czy u was wszyscy, którzy gracie, również macie za sobą jakąś karierę piłkarską? Kariera to zbyt duże słowo, ale jakiś czas temu każdy z nas miał dłuższy lub krótszy epizod w KS Ursus. Jeszcze za czasów RKS-u niektórzy koledzy grali w trzeciej lidze, w czwartej i w lidze okręgowej. Tak jak w latach poprzednich Ursus grał. Gracie w pucharze, gracie w lidze, na co dzień trenujecie jeszcze, czy tylko to są rozgrywki ligowe? My spotykamy się tylko i wyłącznie na rozgrywkach tutaj w Ursusie. Część z nas jeszcze grywa z oldboyami, już są w takim wieku, więc mogą grać z oldboyami, grywają z nimi, co jakiś czas spotykają się na hali. Czyli w tej edycji pucharu drugie miejsce, a w kolejnej? No zobaczymy, powalczymy. To życzę powodzenia w takim razie. Michał, kilka słów o tym dzisiejszym finałowym spotkaniu. Myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie. Jak zawsze pokazaliśmy ofensywny futbol. Graliśmy piłkę do przodu i piłka ofensywna zwyciężyła. Popełniliśmy parę błędów w defensywie
i przez to straciliśmy te bramki. No właśnie, wasi przeciwnicy dzisiaj byli skupieni głównie na obronie. Szybko strzeliliście dwie bramki, no ale później coś się troszeczkę w tej grze popsuło. Tak, ogólnie zawsze gramy piłkę do przodu ofensywną, więc to jest wkalkulowane w nasze poczynania, że dostaniemy bramkę z kontry, jednak no tak jak powiedziałem, ofensywny futbol zwyciężył dzisiaj, trzeba się cieszyć. No właśnie, gra na tak, to jest to, co lubią wszyscy kibice, nam to też się bardzo podobało. Z tego co wiem, nie tylko triumfowaliście dzisiaj w Pucharze, ale również jesteście liderem w ursusowskiej lidze piłki nożnej. Skąd pomysł na to, żeby wystąpić w ursusowskiej lidze piłki nożnej? Występujemy w ursusowskiej lidze szóstej, gdyż znam się z kolegami od dłuższego czasu. Zaczynaliśmy ze sobą grać w KS Ursus. Już to jest chyba nasz szósty sezon w szóstkach. No i idzie nam dobrze, więc kontynuujemy tą grę. Szósty sezon, a jak dotychczasowe zmagania? Dzisiaj byliście najlepsi, a jak w poprzednich edycjach? No właśnie tutaj z zespołem Sparty. Myślę, że tutaj nasze pojedynki są zawsze zacięte do samego końca. No i myślę, że troszkę więcej, no my wygraliśmy jakieś parę tytułów, no ale ogólnie jest to wyrównana walka między nami a Black and White. Aha, wyrównana walka, ale mamy tutaj dwie takie drużyny, które dominują. Z tego co widziałem u was, kilku zawodników, którzy na co dzień grają w rozgrywkach ligowych. Ty jesteś zawodnikiem z Ożarowa, byli też również zawodnicy z KS Ursus. Skąd pomysł na to i skąd czas, żeby poza rozgrywkami ligowymi jeszcze występować w tego typu zawodach? Myślę, że to jest fajna forma relaksu, gdyż wiadomo, rozgrywki ligowe różnią się od takich, ponieważ tutaj można przyjść pograć na luzie. Tak jak mówię, zawsze gramy futbol do przodu, rozgrywamy piłkę, spychamy przeciwników do defensywy, więc na luzie sobie rozgrywamy, wszystko fajnie się układa, mówię, nagrody można zdobyć. Jest to fajne spędzenie czasu w gronie przyjaciół, znajomych. Okej, dziękujemy bardzo i życzymy dalszego relaksu i na boisku, no i oczywiście dalszych sukcesów w rundzie wiosennej Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Dziękuję bardzo. Dzięki. Panie Krzysztofie, to prosiłbym jeszcze o krótką informację dla naszych widzów, w jaki sposób można się zapisać do Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Można w dwojaki sposób. Można poprzez kontakt telefoniczny z zespołem sportu dzielnicy Ursus. Można też przez maila, to jest ulpn@o2.pl. Zgłasza swoje zainteresowanie udziałem, ale też można poprzez stronę ligaursus.futbolowo.pl, jak i też można nas znaleźć na Facebooku.